Szanowni Państwo, w imieniu starosty tomaszowskiego, pana Mariusza Węgrzynowskiego, witamy na uroczystości Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Dzisiejsze spotkanie poprowadzą pan Łukasz Cerazy, naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Tomaszowskiego. Oraz pan Arkadiusz Broniarek, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Szanowni Państwo, zaproszenie na dzisiejszą uroczystość przyjęli znamienici goście, których pozwolimy sobie teraz powitać. Serdecznie witamy Zarząd Powiatu Tomaszowskiego, wicestarostę tomaszowskiego pana Włodzimierza Justynę, członków zarządu panią Elżbietę Łojszczyk, panią Teodorę Sowik oraz pana Michała Czechowicza. Witamy służby mundurowe. Starszego brygadiera Marcina Durasta, komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Podporucznik Joannę Cieśliczko, Wojskowe Centrum Rekrutacji. Podkomisarza Radosława Drużdża w imieniu komendanta powiatowej Policji. Witamy serdecznie radnych Rady Powiatu Tomaszowskiego. Witam panią Wacławę Bąk, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Witam radnego Rady Powiatu, pana Marka Kubiaka. I witam radną Rady Powiatu, panią Paulinę Sochę. Jest dla mnie niezmiernie miło, że na dzisiejszej uroczystości są z nami przedstawiciele duchowieństwa. Witam księdza Jana Cholewę, proboszcza parafii świętej Jadwigi Królowej Polski i księdza Grzegorza Chirka, proboszcza parafii świętej Rodziny. Serdecznie witamy przedstawicieli Oświatowych Związków Zawodowych. Witam panią Irenę Stańczykowską, przewodniczącą Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty. Z panią Annę Staniszewską-Smolec, wiceprezes Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Serdecznie witamy kierowników powiatowych służb, inspekcji i jednostek organizacyjnych. Są z nami pani Elżbieta Rudzka, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. I pan Grzegorz Kwaśniak, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Serdecznie witamy. Witamy nadleśniczego Nadleśnictwa Smardzewice, pana Mateusza Grabarza. Serdecznie witam dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Mazowieckim, panią Marzenę Pędziwiatr. Witam dyrektora Zespołu Szkół Placowych Oświatowych Województwa Łódzkiego, pana Cezarego Klimka. Witam przewodniczącą Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, panią Dorotę Tarkę. Serdecznie witamy dyrektorów, nauczycieli i pracowników szkół i placówek powiatu tomaszowskiego. Szanowni Państwo, w takim dniu jak dzisiejszy trudno powiedzieć, wyrazić wszystko konieczne, by ukazać szacunek dla pracy tych, którzy próbują nauczyć młodych ludzi żyć tak, by nie zbłądzili w dzisiejszym świecie, by też potrafili dać siebie innym, ale i by byli mądrzy, kompetentni i operatywni. Na kartach historii możemy znaleźć aż nadto przykładów potwierdzających, jak wielki wpływ na losy nie tylko pojedynczych ludzi, ale i całego narodu miał system edukacyjny. To właśnie dlatego dzień 14 października jest Dniem Edukacji Narodowej, bo Konarski, Staszic-Kołłątaj i Piramowicz wbrew wszystkim i wszystkiemu podjęli trud zreformowania oświaty. A choć efektów swej determinacji nie było mi dane poznać, to my wiemy, że przetrwanie nocy zaborczej naszego narodu, liczne zrywy powstańcze,
Odzyskanie niepodległości w 1918 roku, niespotykany w Europie ruch oporu w czasie II wojny światowej, jest efektem młodzieży Chołania. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zabranie głosu gospodarza dzisiejszego spotkania, pana Mariusza Węgrzynowskiego, starostę tomaszowskiego. Szanowni Państwo, to dzisiejsze święto to jest czas podziękowania i docenienia pracy zarówno nauczycieli, jak i wszystkich osób, które są z oświatą na co dzień związane. Myślę tutaj również o pracownikach administracji, jak i również tych wszystkich, którzy są na co dzień zaangażowani, może w sposób mniej widoczny, ale jednak swoją cegiełkę do budowy tego najważniejszego przekazu, jakim jest nauczanie młodego pokolenia, tutaj wkładają. Komisja Edukacji Narodowej, drodzy Państwo, rok 1773, powstaje w dramatycznym momencie, w czasie, kiedy Polska jest po pierwszym rozbiorze, który nastąpił w roku 1772. Sytuacja pokazywała, że te wszystkie działania naszych zaborców docelowo będą zmierzały w kierunku kolejnych podbojów terytorialnych, przejmowania władzy w naszym kraju, co miało miejsce już od kilkudziesięciu lat. Paraliż Sejmu, paraliż władzy wykonawczej pokazywał, że największe i najmocniejsze państwo Europy jest w dramatycznej sytuacji i trzeba podejmować konkretne działania, które mają się przeciwstawić temu wszystkiemu, co niedobre. Różnego rodzaju prawa dane szlachcie, te wszystkie działania, które miały na celu skłócić różnego rodzaju warstwy społeczne, mieszczaństwo, chłopów, właśnie szlachtę i magnatów, to przynosiło skutek. To były działania, ktoś powie, od wewnątrz, ale tak naprawdę mamy wszyscy świadomość, że nasi zaborcy od lat czynili wszelkie starania, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie naród nie będzie jednością, gdzie poszczególne grupy społeczne będą przeciwko sobie występować i to jest szansa, żeby rozczłonkować takie państwo, które miało ugruntowaną pozycję od setek lat w Europie i na świecie. Dramat ojczyzny polegał na tym, że przyjmowaliśmy różnego rodzaju wzorce, zachodnie, wschodnie, południowe, natomiast nie pielęgnowaliśmy tego, co nasze, co związane z polską tradycją, z polskim patriotyzmem, z tym wszystkim, co stanowi tożsamość naszego kraju. Widząc taką sytuację, która nie tylko jest niepokojąca, ale wręcz pokazuje, do czego docelowo może doprowadzić działalność przede wszystkim obcych państw, obcych wywiadów. To już wtedy w XVIII wieku to było widoczne. Grupa patriotów proponuje, aby te wszystkie działania, które mają uzdrowić naszą ojczyznę, właśnie formować poprzez edukację. Mamy świadomość, że pierwszymi nauczycielami w życiu każdego człowieka są jego rodzice. To są ci, którzy pokazują system wartości, pokazują to wszystko, co według nich jest najważniejsze, co daje pewne możliwości dla ich dzieci, później wnuków, w sensie rozwoju osobistego, ale to również to, co się wiąże ze społeczeństwem, z naszą ojczyzną. Ci patrioci podjęli te działania po to, żeby system oświaty unowocześnić, aby ten przekaz związany z tymi wszystkimi wartościami dotyczącymi naszej ojczyzny, wzmocnienia i pojednania tak naprawdę tych grup społecznych, wprowadzić w życie. Tak jak tutaj przywołał pan naczelnik, tą sytuację, że nie dane im było tak naprawdę zobaczyć owoców
tych działań, tych decyzji. Dlaczego? Dlatego, że w roku 1793 nastąpił drugi rozbiór Polski, w 1795 roku Polska zniknęła z mapy Europy już na 123 lata. Zaborcy, widząc działania ratujące ojczyznę, ratujące nasze społeczeństwo, idące w kierunku uświadomienia rodzin co do losów naszej ojczyzny, no podjęli szybkie działania. Oczywiście można powiedzieć, że w jakiś sposób symbolicznie Konstytucja 3 maja, która została uchwalona w 1791 roku, wychodziła naprzeciw pewnym założeniom, które przyjęła Komisja Edukacji Narodowej, ale kraj, który od dziesiątek lat pogrążał się w takim chaosie, no niestety nie był w stanie na ten moment wygenerować tego wszystkiego, co wiąże się z obroną naszego państwa. Te wszystkie decyzje dotyczące zwiększenia liczebności przede wszystkim wojsk polskich nie zostały wprowadzone w życie. I to dzisiejsze święto ma nam uświadomić, jak ważną rolę pełnią wszyscy, którzy na co dzień oświatą się zajmują, jak ważną rolą jest przekaz konkretnych treści z danej dziedziny, ale jakże równie ważną sprawą jest wspólne działanie wszystkich grup, szkoły, rodziny, organizacji społecznych, które są wokół nas, abyśmy byli jednolici w swoim myśleniu. Oczywiście te słowa tutaj przywołane, że poziom edukacji, przekaz pewnych informacji pozwolił Polsce przetrwać przez okres zaborów, trzeba uzupełnić i powiedzieć o bardzo wielkiej roli Kościoła katolickiego, który był podporą dla edukacji, był podporą dla rodzin, był podporą dla wszystkich polskich patriotów. To wspólne działanie pozwoliło Polsce w roku 1918 na powrót wrócić na mapę Europy. Drodzy Państwo, okres międzywojenny krótki, można powiedzieć, że dopiero od 1920 roku przez kilkanaście lat budował patriotyzm, ale przede wszystkim też stawiał na edukację, stawiał na to, żeby ta wiedza młodych ludzi i świadomość patriotyczna była jak największa. Stąd w roku 1939 Polacy gremialnie stanęli do obrony swojej ojczyzny, mając świadomość, czym będzie skutkować przegrana wojna. I dzisiaj, w tych wydawałoby się spokojnych czasach, może spokojniejszych, w czasach, kiedy sami stanowimy o tym, w którym kierunku będzie szła nasza ojczyzna, widzimy wiele zagrożeń. Oczywiście tych zewnętrznych, których mam nadzieję, że jesteśmy świadomi, ale przede wszystkim tych wewnętrznych. Młodzi ludzie mają trudności w rozeznaniu, gdzie jest prawda, gdzie jest dobro. Szereg mediów promuje wartości, które są tak naprawdę destrukcyjne, niedobre. Do tego dochodzi taka możliwość szybkiego dostępu do narkotyków, alkoholu, do tego wszystkiego, co wprowadza destrukcję, a nie rozwój naszego pokolenia. Razem, wspólnie, starając się młodych ludzi formować, kształtować ich umiejętności i wychowywać, osiągniemy sukces. Owszem, czasami jest ciężko przyjść do pracy, mając jakieś problemy swoje osobiste, społeczne i tutaj starać się nie pokazywać tych wszystkich problemów po to, żeby być w pełnym tego słowa znaczeniu profesjonalistą. Po to, żeby ten przekaz był autentyczny i żebyśmy mogli młodych ludzi przekonać do tego systemu wartości, który jest dla nich dobry, jest dobry dla rodziny, jest dobry dla społeczeństwa, jest dobry dla ojczyzny. Wyjątkowa rola państwa dyrektorów,
Państwa profesorów, jak i również tych wszystkich, którzy, tak jak powiedziałem wcześniej, z oświatą są związani. Wyjątkowa rola, żeby ta nasza młodzież nie pogubiła się, żeby pięknie się mogła rozwinąć, żeby mogła stanowić sól tej naszej polskiej ziemi i żebyśmy mogli w przyszłości powiedzieć, że nasi wychowankowie są dobrymi ludźmi. Takimi, którzy mając na względzie to, co wynieśli ze szkoły, starają się czynić dobro, starają się rozwijać miasto, powiat, województwo, całe państwo, żeby ten ich wkład był widoczny i żeby to właśnie było między innymi zasługą tych wszystkich, którzy ich kształtują na co dzień, kształtowali przez lata. Dobry przykład daje dobre owoce, zły przykład daje złe owoce. Drodzy Państwo, patrząc na to wszystko, co się tutaj dookoła nas dzieje, oczywiście jesteśmy z jednej strony pełni niepokoju. Wojna na Ukrainie, widzimy bestialstwo, widzimy zwyrodnienie w tych działaniach, ludobójstwo i widzimy, że takie sytuacje są nie tylko na poziomie Europy, ale na poziomie całego świata, poszczególnych kontynentów. Starajmy się, aby młode pokolenie wzrosło na ludzi pokojowo nastawionych do innych, takie, które zawsze będzie dążyło do pokoju, a nie do wojny. Starajmy się, aby to wszystko, co jest istotne w przekazie edukacyjnym, służyło później rozwojowi młodego człowieka, ale również nam wszystkim. To jest niezwykle istotne, niezwykle ważne, żebyśmy w tym swoim myśleniu podczas przekazu informacji starali się wypełniać tą rolę, która jest bardzo istotna, bardzo ważna. Zawsze była. I to doceniają wszystkie państwa na świecie, że edukacja to jest jeden z głównych filarów wychowania młodego człowieka, ale to jest jeden z głównych filarów tak naprawdę naszej państwowości, podmiotowości, żebyśmy mogli jako państwo się rozwijać, żebyśmy mogli funkcjonować w taki sposób, z którego będziemy dumni. Jako organ prowadzący szkoły ponadpodstawowe, jako zarząd powiatu deklarujemy wszelką możliwą pomoc i poszukiwanie środków finansowych na te wszystkie kwestie, które są ważne, istotne i są bolączką oświaty. Drodzy Państwo, czas trudny, powódź, która nawiedziła zachodnią część naszego kraju, w jaki sposób też spowodowała, że starając się przygotowywać tą uroczystość, chcieliśmy ją przygotować skromnie po to, żeby konkretne środki finansowe móc jako samorząd powiatowy przeznaczyć dla tych, którzy są potrzebujący. Drodzy Państwo, dziękując za Waszą dzisiejszą obecność do tej uroczystości, życzę Wam, abyście w tym swoim przekazie mogli odnosić sukcesy, które będą Was cieszyły, żebyście tą misję, bo tak to trzeba nazwać nauczycieli, wypełniali znakomicie, żebyście mogli powiedzieć, to mój wkład, to dzięki mnie chłopak czy dziewczyna poszli taką drogą, a nie inną. To jest satysfakcja, ale to jest też, można powiedzieć, nasz obowiązek, jeśli chodzi o te działania, mieszczą się w ramach edukacji. Także życzę Państwu takich sukcesów, które będą w przyszłości owocowały konkretnymi działaniami młodych ludzi. Oczywiście w tym miejscu chciałbym też pogratulować wszystkim wyróżnionym, tym, którzy na co dzień wkładają wyjątkowe serce w rozwój naszej oświaty, wkładają wyjątkowe serce w rozwój młodego człowieka. Za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że w tym wszystkim będziemy mogli jako organ prowadzący współuczestniczyć w tym wszystkim, co jest dobre dla młodych ludzi. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Bardzo dziękujemy Panu Staroście. I proszę o zabranie głosu panią Wacławę Bąk, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i pana Marka Kubiaka, radnego powiatu tomaszewskiego. Szanowni Państwo, zacni goście, droga rodzina oświatowa.
Okazja, która nas tu dzisiaj gromadzi, jest wyjątkowa. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Wszyscy, jak tu siedzimy, mieliśmy, mamy, bądź będziemy mieć związek ze szkołą. Własny, osobisty, jako rodzic, jako dziadek, jako babcia. I tak to się już toczy od lat, że każdy z nas ma swoje wspomnienia. Na ile te wspomnienia są silne, niech świadczy to, że ja po dziś dzień pamiętam piosenkę, jaką zaśpiewaliśmy swojej ukochanej pani z pierwszej klasy. Nie będę jej śpiewać, zacytuję fragment słów. W Dniu Nauczyciela, w dniu waszego święta, staje tu przed wami dziatwa uśmiechnięta, aby wam wyśpiewać najlepsze życzenia i wyrazić słowem dzisiaj swe pragnienia. Niechaj w dobrym zdrowiu płyną wasze dni, niech się staną jawą wasze piękne sny. Niechaj trud wasz cała Polska zna. Niech cały Tomaszów pozna trud nauczycieli tomaszowskich. Niech cały Tomaszów pokłoni się nie tylko dzisiaj z okazji Dnia Edukacji, ale codziennie przy tych spotkaniach w szkole, na ulicy, w sklepie. Wszak, drodzy Państwo, wasza rola w wychowaniu i edukacji młodego człowieka jest wyjątkowa. Chylę zatem czoło przed Państwem, dziękując wam za wszelkie dobro, dziękując wam za cierpliwość, dziękując za dobroć, dziękując za to, że jesteście. Wy, drodzy pedagodzy, oraz wy, pracownicy administracyjno-obsługowi tomaszowskich szkół. Wszystkim składam najpiękniejsze życzenia. Szanowni Państwo, naprawdę krótko, ale nie przedłużać tej części oficjalnej. Mamy w naszym kraju wiele pięknych profesji, wiele pięknych zawodów, ale ten zawód jest szczególnie czczony, szczególnie przywoływany. Dlaczego? Pan starosta wspomniał o historii powstania Komisji Edukacji Narodowej. Jest to naprawdę niesamowity, ważny moment, że taka Komisja Edukacji Narodowej powstała, bo pewnie dzięki niej dzisiaj się tu wszyscy spotykamy i dzisiaj wszyscy mówimy w języku polskim. Bo dzięki Komisji Edukacji Narodowej udało się przetrwać zabory, udało wykształcić się pokolenie, które pamiętało o swoich korzeniach, o swoim narodzie, o swoich przodkach, o tym, że są Polakami. Dlatego zawsze w naszym kraju spotykamy się i uroczyście obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom, wszystkim pracownikom administracji obsługi chciałbym życzyć wiele sukcesów, satysfakcji i radości, że pracujecie w szkole, bo szkoła to nie tylko zawód, ale to naprawdę zamiłowanie i pasja do pracy z młodzieżą, to pasja do pracy z dziećmi. Natomiast młodzieży, która tutaj jest dzisiaj na uroczystości, chciałbym życzyć z okazji Dnia Edukacji Narodowej, abyście wykorzystali swoją edukację w 100%, a żebyście kiedyś, wspominając szkołę, wracali tylko z radością i mówili, że to był dla was piękny czas spędzony w szkole. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękujemy Państwu za dobre słowo i życzenia. Chcielibyśmy teraz na kilka minut oddać głos młodzieży z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Posłuchajmy. Dziś chcę nadużyć wyrazu uznania za tę niezwykle ważną misję. Z tej okazji pragniemy zadedykować Państwu mini koncert, który mamy nadzieję będzie miłym przerywnikiem i chwilą relaksu. Zaczniemy od wyjątkowego utworu pod tytułem Sanctus, który w wykonaniu chóru przy akompaniamencie gitary pana Piotra Wasilewskiego z pewnością wprowadzi nas w chwilę refleksji. Święty, 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 rozkujący ogień.
co nas nosi. Biologiczno-chemicznej, która swoim występem przypomni nam, że każde poświęcenie i trud mają głęboki sens i piękno. Zapraszamy do wysłuchania utworu Edyty Geppert pod tytułem Jaka róża, taki dzień. Gdy masła, gdy zatrzasną, w środku płacz, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. Oto był ten ich słynny ląd, 2 na 3 wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic, 3 doziny swych lat. To nie dziwi nic. Jaka pościel, takie sny, nie dziwi nic. Nawet to, co jest. Nawet to, co jest.
śmieć. Różo, różo, nasz jest świat, zostaniemy wciąż młode. Noc wiruje wokół nas, spójrz, uśpiłam już trwogę. Miłość durna, miłość zła, nie ma władzy nade mną. Włosy me pochwyci wiatr, 10 pięter i ciemność. Jakie życie, taka śmierć, nie dziwi nic. Jaka zdrada, taki gniew, nie dziwi nic. Jaki kamień, taki cios, nie dziwi nic. Nawet to, co jest, co wyrywa z nas cały zapas słów, cały spokój, sens. Jakie życie, taka śmierć, nie dziwi nic. Jaka zdrada, taki gniew, nie dziwi nic. Jaki kamień, taki cios, nie dziwi nic. Nawet to, co jest. To Miasteczko Cud, piosenka pełna melancholii, która przenosi nas do świata pędzącego życia, gdzie codzienne sprawy przeplatają się z pragnieniami i marzeniami. Ta piosenka opowiada o sile wspomnień, które, tak jak nauka, kształtują nas na całe życie. Nauczyciele, podobnie jak bohaterka tej piosenki, są tymi, którzy codziennie kształtują życie młodych ludzi. W ich klasach i szkołach tworzą się wspomnienia i wartości, które uczniowie zabiorą ze sobą w dorosłe życie. Każde słowo i każde wspomnienie, jakie otrzymują od nauczycieli, pozostaje z nimi jak cudowne, pełne ciepło miasteczko z dzieciństwa. Utwór ten wykona Maja Ludwiczak, uczennica klasy drugiej matematyczno-chemicznej. Zapraszamy do wysłuchania Miasteczko Cud w jej interpretacji. Zielony księżyc w niebie stał, pijany skrzypek walca grał. I wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co ona była, byle kto, czerwone buty w sercu pstro. Lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w pucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lód. Ja nie mam ochoty do tego zanęścia, bo chyba, że zdarzy się cud. W miasteczku każdy wiedział, że on mógłby dostać takie dwie, a ten, co wcześniej chodził z nią, to tylko śmiał się, tylko klął. Co ona była, blada tak i drobna tak jak w polu mak, a on chciał dobrze i miał sklep i serce dał jak ciepły chleb. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w pucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lód. Ja nie mam ochoty do tego zanęścia, no chyba, że zdarzy się cud. Niedobrze potem było z nią, do USA ją jeden wziął i tam nie kochał, tylko bił i grając w bingo piwo pił. Co ona była, szara mysz, a z miastka wciąż nadchodzi nic. Powracaj,
ci szczęścia brak. A ona mu pisała tak: ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lód. Ja nie mam ochoty, no chyba, że zdarzy się cud. Aż nadszedł dzień, wróciła tu i oczy się zaśniły mu. Wnet ją za żonę sobie wziął i cały rok się cieszył nią. Co ona była stara tak, odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodził na jej grób, a z ziemi słychać szepty słów. Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów, bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lód. Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, no chyba, że zdarzy się cud. Dzisiejsze święto to czas życzeń, nagród, ale i również podziękowań. W sposób szczególny chcielibyśmy dzisiaj honorować i podziękować nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, którzy przeszli w ostatnim roku szkolnym na emeryturę. Są z nami dzisiaj i gorąco ich zapraszam na środek. Zapraszam panią Ewę Słowicką z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2. Panią Renatę Jaśkiewicz z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3. Panią Zofię Wysmyk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 oraz panią Grażynę Góralczyk z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8. A do wręczenia kwiatów zapraszam starostę tomaszowskiego pana Mariusza Węgrzyńskiego oraz przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu panią Wacławę Wędrę. Otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, medale oraz odznaczenia. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w tym roku nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała pani Katarzyna Kozioł-Machel, nauczycielka drugiego liceum ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Zapraszamy szanowni. Nagrodę łódzkiego Kuratora Oświaty otrzymała pani Mariola Rychlik, nauczycielka drugiego liceum ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały pani Monika Laudy, wicedyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego im. Jarosława Kołbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim i pani Joanna Kosior, nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim. Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczono panią Dorotę Warczyk i panią Kingę Marcinczak, nauczycielki z drugiego liceum ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim. O gratulacje prosimy pana wicestarostę Włodzimierza Justynę i panią Paulinę Sochę, wiceprzewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Thank you.
Szanowni Państwo, a teraz przedstawimy osoby, które otrzymały w tym roku nagrodę organu prowadzącego. Wyczytane osoby proszę o wyjście na środek. Pani Ewa Męcina, pierwsze liceum ogólnokształcące. Pani Anna Pocko, pierwsze liceum ogólnokształcące. Pani Renata Bernat, pierwsze liceum ogólnokształcące. Pan Arkadiusz Broniarek, drugie liceum ogólnokształcące. Pani Anna Wojciechowska, drugie liceum ogólnokształcące. Pani Danuta Chojnacka, drugie liceum ogólnokształcące. Pan Dariusz Kwiatkowski, zespół szkół ponadpodstawowych nr 1. Pani Katarzyna Krawczyk, zespół szkół ponadpodstawowych nr 1. Pani Iwona Poganowska, zespół szkół ponadpodstawowych nr 1. Pani Beata Chwalińska, zespół szkół ponadpodstawowych nr 1. Pan Tomasz Kosioł, zespół szkół ponadpodstawowych nr 2. Pan Konrad Siedliński, zespół szkół ponadpodstawowych nr 2. Pani Katarzyna Banaszczak, zespół szkół ponadpodstawowych nr 3. Pani Barbara Wojna-Cichowska, zespół szkół ponadpodstawowych nr 3. Pani Agnieszka Dziedzic, zespół szkół ponadpodstawowych nr 8. Pani Agnieszka Mela, zespół szkół ponadpodstawowych nr 8. Pan Przemysław Baran, zespół szkół ponadpodstawowych nr 8. Pani Joanna Kosior, zespół szkół ponadpodstawowych nr 8. Pani Magdalena Kowalczyk, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Pani Dorota Tarka, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Pani Bogumiła Schmidt, poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Oraz pani Magdalena Remisz, poradnia psychologiczno-pedagogiczna. Do wręczenia dyplomów i kwiatów zapraszam starostę tomaszowskiego pana Mariusza Wędzinowskiego, członka zarządu pana Michała Czechowicza oraz radnego rady powiatu pana Marka Kubiaka. Swoją metamorfozę,
Tak samo uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli przeobrażają się, zdobywając wiedzę, umiejętności i pewność siebie. Ten utwór to doskonała okazja, by podziękować nauczycielom za to, że pomagają nam zlatywać coraz wyżej, odkrywać nowe horyzonty i realizować nasze marzenia. To właśnie dzięki nim uczniowie mogą rozwijać skrzydła i jak motyle polecieć w świat, pełni nowych sił i nadziei na przyszłość. Zapraszamy do wysłuchania tego utworu w wykonaniu Iki Zielińskiej, uczennicy klasy czwartej informatyczno-matematycznej. Spojrzysz tu i tak, a mnie nie rusza to, bo płynę z wiatrem coś, co znam, co było w nas gdzieś na początku. Ktoś też to ma, chce mi to dać, to takie proste, czy to stracony czas, tego nie powiem o tobie. Cię w tylu snach, choć poranki przywitam z kimś innym. Będę śnić o tobie, o naszych dniach nie raz, nie raz. Czy tak się musiało stać? W brzuchu motyle, a w sercu igły. Taki life, spalamy się jak sztuczne ognie był. Kwiatkowskiego, dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 i prosimy o przedstawienie osób, które otrzymały nagrodę dyrektora szkoły. Do wręczenia dyplomów i gratulacji zapraszamy pana Michała Czechowicza i panią Elżbietę Łojszczyk, członków zarządu powiatu tomaszewskiego. Panie starosto, szanowni państwo, po pierwsze chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim nagrodzonych ze wszystkich szkół nagrodami ministra, kuratora i organu prowadzącego. A nagrody dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim w roku szkolnym 2024-2025 otrzymali pani wicedyrektor Jolanta Nikodemska, pani wicedyrektor Urszula Serewy, kierownik szkolenia praktycznego pan Jacek Mrozicki. Przyspieszyć
poproszę panią wicedyrektor u Szule Seredyn, a my w międzyczasie już będziemy wręczać o przeczytanie pozostałych nagrodzonych nagrodą dyrektora. Zapraszamy panią Sylwię Błoch, panią Beatę Dębińską, panią Martę Długosz, panią Karolinę Dobrowolską, pani Hanna Drewniak otrzymała nagrodę, dzisiaj jest nieobecna, pani Gajewska Magdalena, pani Gościk Beata, pani Anna Grabowska została również uhonorowana nagrodą pana dyrektora, jest dzisiaj nieobecna. Pani Karolina Greszel, pani Anetta Holz, pani Magdalena Kaczmarzyk, nieobecna, uhonorowana nagrodą, pani Kędziora Małgorzata, pani Nowak Andrzejika, pani Iwona Okruszek, pani Iwona Opałka, pani Magdalena Piotrowska, pani Dobrawa Smejda jest obecna z nami, zapraszamy. Pani Lidia Stępkowska, pani Danuta Tracz, pani Marta Zieja, pani Karolina Ziętara, pani Marta Biała, pani Marzena Rogala-Białkowska, nieobecna, otrzymała nagrody, pani Emilia Chmielewska również. Zapraszamy panią Justynę Dziubałtowską, panią Mariannę Józwik, pani Elżbieta Kościska, pani Barbara Kotynia, pani Jolanta Kujawska, pani Monika Lesiak, pani Joanna Sil, pani Aleksandra Stępień, pani Katarzyna Sych, pani Wolak Alina. Zapraszamy teraz panów, pan Rafał Andryszkiewicz, pan Rafał Basiński, pan Sławomir Błoński, pan Ryszard Chruścielewski, pan Adam Czekaj, pan Mariusz Dołowiec, pan Wojciech Dzwonkowski, pan Elas Michał, pan Dariusz Gajkowski, pan Włodzimierz Galicki, pan Hubert Gąćkowski, pan Piotr Goliat, pan Robert Kołczyński, pan Robert Kszczot, pan Mieczysław Kwabisz, pan Sławomir Miszczuk, pan Andrzej Oczkowski i pan Tomasz Pazura uhonorowany nagrodą dzisiaj nieobecny, pan Arkadiusz Świątek, pan Mariusz Usztel oraz pan Krzysztof Wieteska. Zapraszamy teraz pana dyrektora Tomasza Kosiora z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, a do wręczenia dyplomu zapraszamy pana starostę Mariusza Gnieżanowskiego i pana Marka Kubiaka. Witam serdecznie państwa. Nagrodę dyrektora w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Stanisława Staszica otrzymali, pozwólcie państwo, że wyczytam, pani wicedyrektor Fiałkowska Halina, kierownik kształcenia praktycznego Roxana Olejnik, pan wicedyrektor Paweł Piotrowski, zapraszam również panią Agnieszkę Baranowską, panią Anetę Bydnarek, panią Agnieszkę Bielas, panią Jadwigę Czartnik, panią Jolantę Dziuba, panią Martynę Jedlińską, panią Violettę Kaczmarską, panią Renatę Kasiewicz, panią Irenę Kieliszek,
panią Wiktorię Kim, panią Annę Kromowska-Puta, panią Monikę Lipicką, panią Lidię Bacan-Bonary, panią Agnieszkę Peterwas, panią Urszulę Staniec, panią Ewelinę Szubak, panią Elżbietę Wawrzynią, pana Jacka Bartoszyka, pana Kamila Koneckiego, pana Artura Neymana, pana Łukasza Sila, pana Mieczysława Strojewskiego, pana Dariusza Szymańskiego, pana Krzysztofa Wieczorka, pana Tomasza Ziębę oraz zapraszam panią Martę Puszkę, panią Urszulę Kodyra, panią Barbarę Marzyjanek, panią Karolinę Skorupawa, panią Martę Woźniak, panią Annę Kuchę. Zapraszam również panią Małgorzatę Mieszczankowską, panią Jolantę Milczarek, panią Monikę Ryś, panią Anetę Szewczyk i pana Tomasza Burian. Zespół Szkół Ponadmostowych numer 3 w Tomaszowie Mazowieckim. A do wręczenia dyplomów zapraszamy pana Marka Kubiaka i panią Wacławę Bąk. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. W imieniu swoich pracowników Zespołu Szkół Ponadmostowych numer 3 serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość.
przy tej okazji chcę wszystkim Państwu, wszystkim nagrodzonym życzyć dużo zdrowia, dużo spokoju na co dzień, dużo czasu, abyście Państwo mogli myśleć nie tylko o młodzieży, o szkole, ale też o sobie. Bo zadowolony, spełniony nauczyciel, zdrowy nauczyciel to połowa sukcesu. Drugą połowę Państwo na pewno sobie zorganizujecie sami. I gratuluję występu młodzieży drugiego liceum. Dziękuję, że mogliśmy wysłuchać wspaniałych utworów, posłuchać muzyki. Bardzo to ważne, że młodzież chce się dzielić z nami swoimi talentami. Przechodząc do nagród dyrektora szkoły, w tym roku nagrodę otrzymują i poproszę na środek wszystkich Państwa. Najpierw wicedyrektora szkoły panią Monikę Dasbil oraz kierownika szkoły dydaktycznego pana Dariusza Piotrowskiego, a w kolejności pozostałych nauczycieli i pracowników. Pana Michała Adamusa niestety dzisiaj nie ma z nami, przekażemy nagrodę, z powodów osobistych nie mógł dotrzeć. Pani Barańska Żaneta, pani Błaszczyk Jolanta, pani Cerazy Aleksandra, pani Galiniewicz Anita, pani Grabowska Edyta, pani Monika Kapała, pani Elżbieta Mrozicka, pani Katarzyna Osiadacz, pani Renata Porczyk, pan Tomasz Przysuszyński, pani Malwina Sobczyńska, pani Monika Szaczuk-Rybak, pani Monika Wieteska, pan Krystian Wiśniewski, pani Aleksandra Łodarczyk, pani Kotarska Agnieszka, pani Wójcik Monika, pani Dębiec Agnieszka, pani Karina Pichola, pani Anna Bukowska, pan Norbert Bukowski, pani Barbara Król, pani Małgorzata Piechna, pan Paweł Witkowski. Zapraszam Państwa serdecznie. Gratuluję. Bardzo dziękuję za Państwa pracę na rzecz naszej szkoły w nowym roku szkolnym. Thank you.
zapraszam panią Agnieszkę Dziwic, dyrektorkę zespołu szkół na podstawie nr 8. A do wręczenia dyplomu zapraszamy członków zarządu, panią Elżbietę Łejczyk i pana Michała Czechowicza. Zapraszam. Dzień dobry. Miło mi poinformować, że w tym roku szkolnym nagrodę dyrektora otrzymują pani Monika Jankowska, wicedyrektor szkoły, oraz pani Agata Biazik, pani Marta Czarnecka, pani Anita Drążkiewicz, pan Radosław Druszcz, pani Karasińska Barbara, pani Karbownik Anna, pani Beata Koch-Lubicka, pani Iwona Kszczuk, pani Renata Kurkarewicz, pan Bartosz Łyś, pani Agata Pająk, pan Tomasz Radzikowski, pani Katarzyna Wojtalczyk, pan Marek Zys, pani Ewa Hakuła, pani Anna Chmal, pani Agnieszka Pawlikowska, pani Magdalena Schab, pani Andrzejewska Anna, pani Dorota Baran, pan Krzysztof Chmal. Ponadto nagrodzeni w tym roku zostali pan Mariusz Banaszczak i pan Piotr Dębicki, którzy obecnie pełnią inne obowiązki na granicy naszej. Następnie pani Małgorzata Chrząszcz, pani Katarzyna Pfał, pani Jolanta Piechota i pani Katarzyna Sikora, na które serdecznie czekamy w szkole i nie możemy się doczekać, kiedy do nas wrócą. Gratuluję jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie. Nauczycieli, odczytanie listy nagrodzonych nauczycieli. Bardzo proszę dyrektora pierwszego liceum, panią Ewę Męcinę. Dzień dobry. Dziękuję bardzo panu staroście i całemu zarządowi za stworzenie takiej wspaniałej imprezy. Dziękuję wszystkim zacnym gościom, którzy przyszli i razem z nami świętują tę chwilę bardzo ważną dla wszystkich nauczycieli. I pozwolę sobie takie marzenie powiedzieć, proszę państwa, ponieważ ja już długo pracuję w oświacie, aby wreszcie to, że jesteśmy doceniani tak przez społeczeństwo, było widoczne każdego pierwszego dnia miesiąca. Chciałam wręczyć nagrody, które w tym roku przyznaliśmy dla naszych
wspaniałych nauczycieli i pracowników oświaty. Poproszę panią Monikę Laudy, wicedyrektor, panią Jolantę Ambrozik, panią Marię Barańską, panią Kingę Brzeską, panią Beatę Burzyńską, pana Rajmunda Ciszewskiego, pana Dariusza Jechimowskiego, panią Aldonę Kapruziak, panią Małgorzatę Kwiatek, panią Annę Ogórek, panią Barbarę Pazurek, pana Macieja Sakturę, pana Marcina Sakturę, pana Cezarego Seredyna, panią Martę Szymańską, pana Donata Winogrodzkiego i pana Mieszka Zdziechowskiego. Zapraszam bardzo serdecznie również panią Annę Porkowską, pana Przemysława Robaka, panią Magdalenę Ćwikłę, panią Agnieszkę Janowską, panią Ewę Piotrowską, pana Zdzisława Chudego, Mariusza Błażejewskiego, panią Martę Żegotę, panią Agatę Bezat, panią Magdalenę Owsiankę, panią Beatę Sidwę i panią Renatę Waszczykowską. Bardzo wszystkim państwu jeszcze raz dziękuję za wspaniałą pracę. A o wręczenie dyplomów poprosimy wicestarostę pana Włodzimierza Justynę oraz przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu panią Wacławę Bąbę. Thank you.
przedstawienie listy nagrodzonych nauczycieli proszę dyrektora drugiego liceum, pana Arkadiusza Broniarka, a do wręczenia dyplomów zapraszam członka zarządu panią Elżbietę Łojszczyk oraz radnego Rady Powiatu pana Marka Kubiaka. Szanowni Państwo, w tym roku nagrody dyrektora drugiego liceum ogólnie przewodniczącego imienia Stefana Żeromskiego w Tomaszu Mazowieckim otrzymali pani Jolanta Karwasik, wicedyrektor szkoły, pani Anna Ignasiak, pani Jona Śmigiel, pani Kinga Marcinczak, pani Renata Radzikowska, pan Maciej Błaszczyk, pan Dariusz Lis, pani Milena Gust, pani Adrianna Jachimowska, pan Radosław Matusik, pan Piotr Wasilewski, pan Bartłomiej Bąk, pani Justyna Rytych, pani Agnieszka Adamiec, pani Marzena Piotrowska-Wąs, pani Dorota Walczyk, pan Tomasz Zdonek, pani Monika Romek, pani Monika Ludwiczak, pani Katarzyna Lorenz, pani Agnieszka Szyngler, pani Grażyna Pawlik, pani Ewa Kołodziejczyk, pani Emilia Wiercińska, pani Marta Jabrzyk, pan Adam Bieganowski, pan Bartłomiej Goździ-Lechowicz, pani Bożena Wieczorek, pani Joanna Rytych, pani Agnieszka Wojtaszek. Serdecznie dziękuję Państwu za wspaniałą pracę. Zapraszam panią Magdalenę Kowalczyk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, a do wręczenia dyplomów zapraszam starostę tomaszewskiego pana Mariusza Węgrzynowskiego oraz członka zarządu pana Michała Czechowicza. A teraz przedstawię nagrodzonych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, bo też są bardzo ważni. Zapraszam panią wicedyrektor Alinę Gmaj. Panią Lidię Błażejewską-Wojtaszczyk. Pana Sławomira Fica. Panią Bożenę Grabowską. Panią Bernardetę Jakubowską. Panią Magdalenę Juźwik. Panią Bożenę Kostrzewę, panią Annę Majszę, panią Barbarę Pazurek, panią Ewę Smugę, pana Marcina Sowika, panią Dorotę Szymańską, panią Annę Tomczyk, pana Ireneusza Zaprzewskiego, panią Elżbietę Dębowską, panią Monikę Druszcz,
panią Emilię Dudkiewicz, pana Bogusława Dzieszkowskiego, panią Monikę Fabiańską, panią Katarzynę Kaczmarczyk, panią Małgorzatę Kamelską, panią Beatę Kowalczyk-Tęchorzewską, panią Ewę Lenart, pana Mariana Majszaka, panią Małgorzatę Pisarek, panią Katarzynę Balczak, panią Monikę Wójcik, pana Dariusza Zielińskiego. Wszystkim pięknie dziękuję za oddanie. Listy nagrodzonych gości zapraszam panią Bogumiłę Schmidt, dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej, a do wręczenia dyplomów i kwiatów zapraszam członka zarządu powiatu tomaszowskiego, panią Elżbietę Łojszczyk oraz przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, panią Wacławę Bąk. Państwo, pragnę zaprosić wyróżnionych nagrodą dyrektora pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznej w Tomaszowie Mazowieckim. Zapraszam panią Joannę Bryks. Panią Aleksandrę Cedro. Panią Julitę Klimek. Panią Edytę Pietraszewską. Oraz pracownika administracji, panią Klaudię Śląską. Chcielibyśmy teraz podziękować osobom, które nie pracują w szkole, ale bez których nie wyobrażamy sobie funkcjonowania naszych szkół. Zapraszamy pracujące Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, panią Katarzynę Mękę, panią Karolinę, panią Annę Bernowską i panią Katarzynę Stachowską. A o podziękowanie i złożenie kwiatów prosimy pana starostę Mariusza Wężyńskiego i pana naczelnika Wydziału Oświaty Łukasza Zarazego.
W imieniu starosty tomaszewskiego pana Mariusza Wygrzyżowskiego bardzo dziękuję państwu za udział w Powiatowym Dniu Edukacji Narodowej i zapraszam na poczęstunek przygotowany przez uczniów i nauczycieli zespołu szkół ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim. Na zakończenie naszego programu przygotowaliśmy coś wyjątkowego. Utwór, który z pewnością poruszy każdego. Przed nami stand-up, piosenka pełna siły, odwagi i determinacji. Utwór ten pierwotnie wykonywany przez Cynthię Erivo pochodzi z filmu Harriet i opowiada o sile jednostki, która walczy o wolność i sprawiedliwość. Tekst piosenki przypomina, że w życiu ważne jest, aby powstawać, niezależnie od przeciwności, które napotykamy. To przesłanie szczególnie mocno oddaje sens pracy nauczycieli. Ich codzienna praca to nieustanne wspieranie młodych ludzi w ich rozwoju, zachęcanie ich do podejmowania wyzwań i walczenia o swoje marzenia. W Dniu Edukacji Narodowej chcemy podziękować wszystkim nauczycielom za to, że pomagają uczniom stawać się silnymi, niezależnymi i świadomymi swojego potencjału. Nauczyciele uczą nas, jak walczyć i stawiać czoła światu, zarówno na lekcjach, jak i w życiu. Zapraszamy do utworu stand-up wykonanego przez nasz chór. Might be hard to face.
Prepare.